kwasy omega-3 to bardzo częsty temat podejmowany przez osoby będące na diecie tradycyjnej. Dlatego warto opisać go przy pomocy nauki. Od wielu lat sprzedaje nam się suplementy z kwasami omega-3, wmawiając nam, że odpowiednia ich podaż sprzyja niższej zachorowalności na choroby układu krążenia. Lekarze przestrzegają wegan i wegetarian przed niską podażą tych tłuszczów, choć w sprawach żywienia lekarz to właściwie ostatnia osoba, której powinniśmy ufać. W 2018 roku przeprowadzono analizę badań, w której pokazano, iż jedynie 4% lekarzy, potrafi udzielić porady żywieniowej zgodnej z prawdą. Jednak jak to się dzieje, że wegetarianie o 50% rzadziej chorują na nadciśnienie, a weganie prawie 80% rzadziej? I dlaczego pomimo braku konsumpcji ryb, wegetarianie średnio o 30% rzadziej umierają na choroby serca, a weganie 55% rzadziej? Kwas ALA to kwas alfa-linolenowy. I oryginalnie jest on pochodzenia roślinnego, występuje w potężnych ilościach, na przykład w nasionach chia czy też lnu. Zostaje on następnie przekonwertowany w kwasy EPA oraz DHA. Kwasy te, zwane wtórnymi, występują w produktach odzwierzęcych, na przykład w rybach oraz morskich glonach. Stąd mit, iż należy spożywać ryby dla zdrowia naszego serca. Jednak same ryby nie syntetyzują tych tłuszczy, lecz ich ciała kumulują je właśnie z wyżej wspomnianych glonów. Dlatego pierwotnym źródłem ALA, jak i EPA i DHA są właśnie rośliny. Spożywanie ryb w celu uzupełnienia kwasów tłuszczowych omega-3 jest dlatego bardzo kiepskim pomysłem. Po co tak naprawdę brać je od pośrednika, skoro na rynku dostępna jest masa suplementów, które produkowane są z glonów oraz innych źródeł pochodzenia roślinnego. Owoce morza, bardzo dziwi mnie ta nazwa, gdyż jeszcze w całym swoim życiu nie widziałem ryby rosnącej na drzewie czy krzaku, są jednym z najbardziej niezdrowych produktów na naszej planecie. Ze względu na rakotwórcze związki, które kumulują się w tłuszczach. Przez dziesiątki lat wszelkie odpady trafiały do naszych oceanów oraz mórz. I pomimo tego, iż niektóre z tych niebezpiecznych związków nie są już używane przy produkcji maszyn czy urządzeń elektronicznych, mowa na przykład o rakotwórczych polichlorowanych bifenylach, to będą one obecne w środowisku jeszcze przez kilkaset lat ze względu na występowanie łańcucha pokarmowego. Im wyżej jesteśmy w tym łańcuchu, im wyżej się w nim znajdziemy, tym bardziej skoncentrowaną dawkę szkodliwych składników otrzymamy. Na zdrowy rozum i czystą logikę. Czy lepiej przyjąć 10 gramów glonów, czy zjeść rybę, która zjadła kilogramy tych glonów, a wszelkie szkodliwe substancje chemiczne skoncentrowały się w jej tkance tłuszczowej? Podobnie jest z pestycydami, które są nieodłącznym argumentem osób kwestionujących weganizm. One również kumulują się w tłuszczach, więc zjedzenie 200 gramów ryżu dostarcza ich znacznie mniej niż zjedzenie mięsa zwierzęcia, które zjadło w przeciągu swojego życia kilkaset lub nawet kilka tysięcy kilogramów zatrutego pestycydami pożywienia. Czysta logika. Przy odpowiedniej dawce kwasów ALA nasz organizm sam potrafi syntetyzować to, czego potrzebuje. Dlatego regularne spożywanie produktów roślinnych, bogatych w ten składnik, w zupełności wystarcza. W badaniach naukowych weganie oraz wegetarianie, de facto rzadziej chorujący na serce i umierający z tego powodu, cechują się niższym stężeniem omega-3, lecz jest to stabilny poziom, który nie maleje wraz ze stażem diety. Do tego osoby niespożywające zwierzęcych tłuszczy cechują się lepszą konwersją APA do DPA oraz EPA. To tyle, jeśli chodzi o mit pochodzenia tego składnika diety.
Porozmawiajmy teraz o zapotrzebowaniu na kwasy omega-3, co jest bardzo, bardzo interesującym tematem. Czy wiecie, że z racji braku dowodów, powtórzę, z racji braku jakichkolwiek dowodów naukowych na rekomendowane zapotrzebowanie na te kwasy posługujemy się wartością czysto hipotetyczną? Tak, nie ma czegoś takiego jak rekomendowane dzienne zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe omega-3. Gdyby podejść do tematu w sposób kompletnie nienaukowy, im wyższe spożycie kwasów omega-3, tym wyższe ryzyko zachorowania na serce, co kłóci się tak naprawdę z tym, co ciągle nam się wmawia. Oczywiście niskie ryzyko zachorowań związane jest z rezygnacją z mleka, mięsa oraz jajek, a nie z poziomem kwasów tłuszczowych u osób na diecie roślinnej, gdyż poziom ten jest po prostu stabilny i nie maleje, a zatem jest wystarczający, by chronić nas przed niebezpiecznymi chorobami. O ile w ogóle tych kwasów potrzebujemy, gdyż jak wspomniałem wcześniej, dzienne zapotrzebowanie tak naprawdę nie istnieje. W wielu niezależnych źródłach naukowych oraz analizach mówi się o szkodliwości nadmiernego spożycia kwasów omega. Nawet 3-krotnie wyższe ryzyko raka prostaty, dla przykładu. Jednak producenci kapsułek, czyli multimiliardowy biznes oferujący nam magiczny olej z wątroby, krewetek czy inne bzdury, przemilcza jakoś ten fakt. W 2018 roku przeprowadzono największą do tej pory analizę badań w historii, która miała sprawdzić, jak suplementacja kwasami omega-3 wpływa na występowanie przypadków chorób układu krwionośnego. Obserwacja badań na ponad 112 tysiącach osób pokazała, że suplementacja kwasami omega-3 pochodzenia zwierzęcego nie chroni przed arytmią, chorobą wieńcową serca, innymi chorobami układu krwionośnego, wylewami czy ogólną śmiertelnością. Suplementacja ALA, czyli pochodzenia roślinnego, również wykazała znikomy wpływ na zdrowie układu krwionośnego. Wykazano natomiast bardzo małą, słabą statystycznie, kompletnie tak naprawdę marginalną ochronę przed chorobami układu krwionośnego oraz ogólną śmiertelnością. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli będziesz spożywać regularnie siemię lniane czy niewielką ilość omega-3 roślinnego pochodzenia. Jest to jak najbardziej wskazane, gdyż nauka nie stoi w miejscu i niedługo może okazać się, że odkryjemy zapotrzebowanie na ten składnik. Poza tym te produkty są niesamowicie zdrowe pod innymi względami. Jednak na dzień dzisiejszy nie istnieje naukowo potwierdzona ilość, którą należy dziennie przyjmować. Z bardzo prostego powodu. Nasz organizm sam wytwarza niezbędne kwasy z bezpośredniego źródła, czyli z roślin. Jeżeli chcesz wesprzeć produkcję odcinków Wegańskich Wiadomości oraz innych filmów, to zapraszam na stronę www.patronite.pl/vegafitness, gdzie już za 3 zł miesięcznie, czyli cenę kiepskiej kawy, możesz wesprzeć kanał. Pamiętaj również o subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek, by zostać powiadomionym o nowych filmach.